Z agresją na stadionach Polska nie może poradzić sobie od lat. Jej efektem są nie tylko duże koszty materialne, ale i społeczne. W Katowicach podpisana została deklaracja, która ma pokazać, że tym działaniom władze miasta, klubu i decydenci federacji sportowych mówią stop. Dla mnie działanie polegające na tym, że ktoś niszczy stadion swojego klubu, wyrywa krzesełka, rzuca nimi, pali coś tam, no to jest mało racjonalne, trudno wytłumaczalne. Czemu to ma służyć? Nie wiem. Może są tacy, którzy wiedzą. Ja nie wiem. Dzisiaj nie wyjaśnili tego również przedstawiciele kibiców, bo na konferencji się nie pojawili. Zachowania pseudokibiców na stadionie to jedno. Jest też wiele przykładów patologii poza nim. Jednym z nich może być niedawne pobicie przez 4 osoby 24-latka w centrum Katowic, bo nie odpowiedział prawidłowo na pytanie, jakiemu klubowi kibicuje. Sprawców szuka teraz policja, która zapowiada, że nadal stanowczo będzie walczyć z pseudokibicami. W niedługim czasie będzie informacja o kolejnych zatrzymaniach i kolejnych efektach tej pracy, bo to jest taka dosyć żmudna działalność, zbieranie materiału dowodowego, analizowanie stadion, jeżeli chodzi o zdarzenia na stadionie. Stadiony są wyposażone w dobry monitoring, bo my na GKS-ie też mamy dobry monitoring, no ale trzeba ten materiał dowodowy zebrać, żeby z aktem oskarżenia wystąpić. Interwencja to jedno, ale klub chce przede wszystkim działać prewencyjnie. Już dzisiaj jesteśmy w kilkunastu przedszkolach, a my powinniśmy być w kilkudziesięciu. My nie powinniśmy mieć 800 przedszkolaków, tylko powinniśmy mieć 3000. My nie powinniśmy robić symboli, tylko metodyczną pracę. Za 3 czy 4 lata te przedszkolaki staną się uczniami i będą potencjalnie nowymi kibicami GKS-u Katowice, którzy już będą mieli możliwość poznania innych nawyków kibicowania. Pytanie, kto będzie skuteczniejszy w edukacji dzieci i młodzieży? Ci, którzy wykonują takie napisy, czy klub? Miasto podchodzi do tego optymistycznie. Na trybunach będą zasiadali zadowoleni kibice, którzy czują się bezpiecznie. Aktualnie od kilku miesięcy trwa konflikt kibiców z zarządem GKS-u. Mecze są bojkotowane, ale władze klubu dzisiejszą deklaracją chcą pokazać, że nacisków się nie obawiają.